Bardzo serdecznie na moim kanale, a przed wami gospodarz kanału, czyli Deprawy. Witam i zapraszam was na kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, w Euro Trucku spadł mi śnieg. Oczywiście za sprawą pewnej modyfikacji od Satana 19990. Jest to naprawdę bardzo fajna modyfikacja, nie obciąża zbytnio, że tak powiem, gry. W dniu dzisiejszym pojedziemy sobie z ładunkiem kozi ser 15 ton do Magdeburgu. A zobaczmy sobie od strony logistycznej. Jesteśmy na Skandynawii. Pojedziemy sobie pięknymi terenami skandynawskimi, aż dopłyniemy do Rostocku. Tak, tutaj pojedziemy sobie trochę landóweczkami i tak aż do Magdeburgu. Trasa się szykuje bardzo ładna. Będę chciał również, ale to już chyba nie w tym odcinku, pojeździć sobie trochę po Francji, ponieważ wraz z aktualizacją 1.26 właśnie tutaj zostały zmienione trochę tereny Francji. Oczywiście, które są przygotowane już do nowego DLC, które ma wyjść 5 grudnia, czyli już jutro, jeżeli oglądacie ten odcinek w dniu premiery. A mianowicie oczywiście chodzi o DLC Viva la France. Oczywiście będzie trochę tematów. Poczekajcie, wezmę sobie tylko telefon trochę bliżej mnie. I zaraz zaczniemy sobie mówić, bo na telefonie mam właśnie, co dokładnie zostało zmienione w aktualizacji 1.26 do Euro Trucka 2. Piękne skandynawskie ciasne rondka. Będziemy sobie jechać niezła szybko, ponieważ no, widać jakie są warunki pogodowe. Nie dość, że napadało śniegu, to jeszcze deszcz pada. Szkoda tylko, że jedziemy, a w sumie jest nad ranem, to zaraz się powinno rozjaśnić. Widzicie, bardzo, naprawdę bardzo ładna zima. Zastosowałem modyfikację dlatego, ponieważ w życiu realnym, w realnej rzeczywistości, po prostu u mnie jest śnieg. Mamy retarder, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję. Pani! Dziękujemy pani bardzo. Tak, i tutaj zaraz widzę, będziemy mieć prawo skręcik. A ja już sobie tutaj znajdę. A, już przestało padać. Dobra, moment. Stój! Stój, bałwanie! Okej. I jademy. Tu mi się bardzo podoba właśnie to na Skandynawii, że na przykład są tam dwa pasy, a tutaj jest jeden. Tak, i już tutaj wchodzę sobie. Nie mogę tutaj znaleźć akurat tej aktualizacji. Okej. Może teraz coś zrobić.
Jak pojedziemy sobie na razie z taką prędkością 65 km na godzinę. Dobrze, zacznijmy od praktyki. No, zacznijmy od DLC. Viva la France! A DLC dodaje 15 nowych miast na terenie Francji. Konkretnie, moi drodzy, nie wiem jakie to są miasta, niemniej jednak, no moi drodzy, jak poszerzają tereny Francji, no to muszą jakieś miasta rzucać. No tak czy nie, no moi drodzy, bo wtedy to by nie miało sensu to DLC, gdyby nie dodawali jakichś miast, no i oczywiście dróg, no bo co by był za sens? Nie byłoby sensu po prostu tego DLC w ogóle robić. Zapowietrzyłam się, przepraszam, muszę się napić herbaty. Oczywiście towarzyszy mi mój kubek Liptonek. Dobra. Wow. Pozwoliłem sobie. Dobrze. Drugie zagadnienie. 20 tysięcy kilometrów nowych dróg i autostrad. No to jest właśnie to, co mówiłem, że moi drodzy, kurczę piórko, bez nowych dróg, bez nowych miast, aktualizacja, nie, aktualizacja, wróć. DLC nie miałoby sensu. Nie byłoby sensu go kupować, no bo po co, moi drodzy? Kupilibyśmy DLC. Oj, widzicie, tak to jest. Człowiek se siądzie, żeby nagrać. Nie! Przeszkodzę mu. Dobra. Kolejne zagadnienie. Rozległa mapa Francji do odkrycia. No to wiadomo. Charakterystyczne obiekty i znane miejsca. Czyli podejrzewam, że będą jakieś tam po prostu, rozumicie? Nie będziemy się rozpędzać, bo już tu widzę lewo skręcić. Że po prostu. No będą jakieś atrakcje turystyczne, typu tak jak na przykład jest w Paryżu wieża Eiffla, też wieża Elfa. Na pewno o to chodzi, bo no bo o cóż by innego. Okej. Powoli wytracamy prędkość. Jeszcze trochę podjeżdżamy. Jedziemy. Dopóki nic nie jedzie. Tak więc podejrzewam, że to po prostu są jakieś atrakcje turystyczne. No i na pewno tak jest, no bo no wiadomo. Francuskie miasteczka i wiejskie krajobrazy. Bardzo fajne. Ciekawe, jakie krajobrazy będzie można tam zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy. Nowy, bogaty w detale system roślinności. I to jest, moi drodzy, też moim zdaniem zaleta, ponieważ nie będą tylko cholerne słoneczniki, tak jak to było. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką grę jak German Truck Simulator, czyli po prostu akcja rozgrywała się w Niemczech i była to tylko i wyłącznie mapa Niemczech, gdzie na całej rozciągłości mapy były tylko i wyłącznie do jasnej urwanej cholerne słoneczniki. Tutaj w Eurotrucku również jest dużo tych cholernych słoneczników, ale już nie ma ich aż tak dużo. Niemniej jednak są. Więc podejrzewam, że będą jakieś, nie wiem, stokrotki, koniczyna, trawa i różne dziwne pieroństwa.
Oczywiście trailer dodatkowy Viva la France możecie zobaczyć na kanale YouTube Studia SC Software. Bo producentem gry German Truck Simulator również było studio SC Software. Odwzorowane ekosystemy leśne. Moi drodzy, jest to naprawdę bardzo... Z tego co widziałem i z tego co rozmawiałem z innymi moimi kolegami youtuberami, to po prostu... I też rozmawiałem z osobami, które były tam w studiu SS Software, to po prostu te lasy są podobno cudowne. Zobaczymy. Zobaczymy, ale słyszałem, że są naprawdę bardzo ładne, bardzo ładnie wykonane. Zresztą po trailera też to całkiem ładnie widać. Nie powiem, że nie. Możliwość podjęcia pracy dla miejscowych firm. I teraz rodzi się pytanie, czy to będzie coś takiego, że będziemy mieć po prostu swoją ciężarówkę i będziemy, że tak powiem, pojedziemy do jakiejś firmy i po prostu tam będziemy mieć... no, Jezus Marian. I po prostu tam będziemy mieć... jakieś zlecenia, tak jak to jest teraz. Czy też będzie tak, że będziemy mogli u nich się zatrudnić, czyli na przykład będziemy tylko dla tej firmy pracować i będziemy robić to, co oni nam każą. Co by było oczywiście jak najbardziej fajne i na miejscu. Czyż ten zimowy klimat tutaj nie jest przepiękny? Zobaczmy sobie jeszcze, albo zobaczymy sobie nasz zestaw już na stacji gdzieś, albo na promie. Dobrze, teraz tak. Francuski system opłat za przejazdy. Nie wiem, jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Zobaczymy. Zupełnie nowe przedsiębiorstwa i miejsca dostaw. Tak. Bardzo fajne to jest, ponieważ mamy więcej baz. Tak jak to jest po prostu tutaj na Skandynawii, też są inne bazy. Może wam pokażę. Tak. Momencik, mnie się to wszystko tutaj powczytuje. Okej. Okay. Widzicie, tak jak tutaj jest Aria, Ika, Nor, coś tam, a tutaj po prostu na podstawowej mapie jest Transinet, Eurogulies, ITC i to jest po prostu te wszystkie bazy, co tutaj przeczytałem, są na terenie tutaj i na terenie Anglii bodajże też, tak, jeszcze jest to Carrefour, nie mylić z Carrefour. Tak. No więc podejrzewam, że tutaj będą znowu powtórzone jakieś bazy i dodane nowe bazy. Jak to będzie? No i drodzy, wszystko się okaże w praniu, tak zwanym. Moment, bo tu widzę, że mamy rondo, to za chwilę się na chwilę się wstrzymamy. Bardzo ładne są te zestawy BDF, na które zastosowałem modyfikacje Jesscata, Jessicata. Nie wiem, jak jego nick się po prostu wymawia. Jeżeli ten pan mnie ogląda, proszę mnie poprawić w sekcji komentarzy, czy to się czyta Jesscat, Jessicat, czy kurde jak, bo nie wiem. Dobra. Jeszcze jedno może zdążymy. Nowe, oryginalne towary do transportowania w całej Europie, moi drodzy, czyli po prostu będziemy mieli nowe ładunki
Będziemy mieli jakieś nowe ładunki. Tak jak to tutaj mamy, po prostu mamy nowe bazy. Jak mamy nowe bazy? No to są oczywiście nowe ładunki, no tak? No bo po pierwsze na pewno są inne naczepy. No bo to obowiązkowo, no bo każda firma ma, że tak powiem, swoją naczepę. I ostatni filar. Różne opcje. Co? Dobra, to może sobie darujemy. Aha, i co jest jeszcze ważne? DLC jest w granicach. Moi drodzy, trzymajcie się mocno, nie spadnijcie z krzesła. W granicach 80 zł. Tak więc ja wam mówię już dzisiaj tutaj, stąd jak MC ja te prawy, że ja go na razie nie kupię, ponieważ nie mam takiej gotówki przy sobie. Taki pieniądz ulicą nie chodzi. No wybaczcie, moi drodzy. Niemniej, co nie zmienia faktu, że to DLC na pewno sobie kupię. Nie, 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 moi drodzy, na pewno sobie je kupię. Tylko, że jeszcze nie teraz. I teraz tak, musimy się dostać do Rostock, o ile dobrze pamiętamy. Stąd, co się nie da nigdzie indziej. Tak. Moje uszy! Wasze uszy! Kurza, twarz! Zapomniałem sobie o tym kompletnie. Nie, pamiętam jeszcze ten dzień, jak ta aktualizacja została wprowadzona. Wjeżdżam sobie na proma, tu nagle takie dźwięki. Kiedy po prostu, rozumiecie? No, nie było czegoś takiego. Okej. My sobie wyjdziemy zobaczyć nasz zestawik. Kurde, ale mnie wyszczeliło gdzieś. Jest to Mercedes z konfiguracją 6x4 bodajże. A naczepa jest taka. Jest naprawdę bardzo ładna. Ostatnio zakupiłem sobie również DLC High Power Cargo Pack, co dodaje nowe ładunki. Będę chciał sobie jeszcze kupić szwas Mullera. Schwarz Miller. Tak. Nie wiem, czy światełka włączyć, czy też nie. Lepiej włączymy, moi drodzy. Pyk, pyk, cyk. I jedziemy. Okej, tak więc to by było na tyle z Viva la France. Moment, zaraz sobie tutaj zobaczymy, czy jest na jakiejś stronie, bo przyznam się szczerze, nie przygotowałem się zbytnio do dzisiejszego odcinka odnośnie tej aktualizacji. O, i jak widać, mod na zimę dodaje również takiego. Oj, oj, oj. Mercedesiku, nie rób mi tego. Takie zaspy śniegu, jak na przykład tutaj, jak na nie najedziemy. O, no to jak widać, przechyla nam zestaw. Dobra, jedziemy, jedziemy. To tak zielone.
Czekajcie, bo nie mogę nigdzie tutaj nic znaleźć na temat tej aktualizacji 1.26. Kropka hum, bo tamte inne cyferki nie są ważne. Dobra, myślę, że z taką prędkością sobie pojedziemy. Jeszcze mamy 345 km, tak więc szacuję, że gdzieś do 20 minut i powinniśmy tam akurat zajechać jak znalazł. A dobra, nie muszę zmieniać. Widzieliście te sople lodu na... no, Kusicku. Na liniach wysokiego napięcia? Czekajcie, bo to musimy zmienić. Pas. Jest to Viva la France. Wow, wow, wow. Dobra, no cóż, nie mogę znaleźć informacji. Jak wam znajdę, to w następnym odcinku coś wam na ten temat po prostu powiem. Mam nadzieję, że jesteście pod tym względem po prostu wyrozumiali. Bo ja nie mam po prostu tylko i wyłącznie na pamięci. Dobra, zapauzujemy sobie na chwilę grę i przechodzę do tematów. O, dobra, moi drodzy. To jest, moi drodzy, temat. Dla niektórych temat tabu. Ja już się wypowiadałem na ten temat. I powtórzę się raz jeszcze, że to, czym teraz jedziemy, to nie jest tir, bo tir oznacza międzynarodowy transport drogowy, a dla mnie to jest po prostu transport i rozrywka. I ja po prostu nie akceptuję tego, jak ktoś na zestaw ciężarówki, czy też ciężarówkę, czy też ciągnik siódmy, powie tir. Moi drodzy, to już jest fanatyzm. Normalny taki człowiek, przeciętny Kowalski tego nie zrozumie, nie obrazi się, ale taka jest prawda. Trzeba naprawdę siedzieć głęboko w temacie. Trzeba wiedzieć, czego się w życiu chce. I trzeba się troszkę na tym temacie znać. A tir to jest tylko i wyłącznie takie, że takie sformułowanie, którego używają osoby na te zestawy ciężarowe, które nie mają zielonego pojęcia o transporcie ciężkim. Nie ma stopu, to się nie musimy zatrzymywać. A
No jedź ją, tak jedź. Noż. Pieron by go jasny szczelił. Hopie te! Tak więc, moi drodzy, lepiej przy mnie nie mówić tir, bo mnie wyprowadzicie z równowagi. A mnie jest naprawdę bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi. Ci, co mają ze mną kontakt tak face to face na co dzień, dobrze wiedzą, o czym mówię. Mnie naprawdę ciężko wyprowadzić z równowagi, ale jak mnie ktoś wyprowadzi, nie chcielibyście widzieć wkurwionego deprawego. Przepraszam za słowo, ale musiałem tego użyć, bo tego się inaczej nie dało powiedzieć. Będę też chciał w niedługim czasie kupić jakąś swoją ciężarówkę, a w sumie nie musimy go uprzedzać, bo już będziemy mieć lewoskręt. Jak ja mu spiszę numery, to zaraz idziemy na policję. A, tylko co im powiemy, że zawali droga jedzie. Czasem jak ja coś powiem, to... Dobra, ty jedziesz w prawo na szczęście. Tylko się zbieraj tym zestawem. Chciałbym też w ETS-ie pojeździć sobie ja takim takim zestawem BDF. Oj, bardzo bym chciał. Ale, moi drodzy, jeszcze nam nie jest dane. Oj, jeszcze nam nie jest dane. Też widziałem na zdjęciach z tej modyfikacji, że gdzieś tutaj po prostu po ulicach jeżdżą odśnieżarki, czyli tak zwane pługi. Tak zwane pługi, co też jest jak najbardziej bardzo fajne i adekwatne do tego, co po prostu jakie są warunki atmosferyczne w grze. Zobaczmy, jaka jest temperatura na zewnątrz. Gdzieś to się tu dało sprawdzić. Paliwa nam wystarczy na 836 km to je musimy tankować. Tutaj mamy chyba średnie spalanie na 100 km. Tu jest temperatura tego, tu jest ciśnienie, prędkość. No kurze, jego twarz nie ma termometra zewnętrznego. No nie. Wow, 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 wow. Stój, panie Hadranek. Tu jademy, a nie kaś tam. Tylko po prostu nie mogę uwierzyć, że nie ma... Kurde, cholerny beżowy. Jak ja nie lubię, czy to w samochodach osobowych, czy też w samochodach ciężarowych, czy to w grze, czy to w realu, po prostu beży. Beży są B. Po prostu. No. Tak jak sama nazwa wskazuje, B. Że, co, be. Beże, beże. Kurde, gościu, nie wyjmij mi tak do księżyca. Się zastanawiam, gdzie by tu sobie jakąś ładną focie strzelić. Tu przed ma... Gdeburgiem, albo już w samej bazie. O, zobaczmy. Nie, moi drodzy. Chyba jednak... Nie. Dobra, czekajcie. O, widzicie te sopelki? Widzicie, widzicie? O, czekajcie. I teraz sobie zrobimy focie. Ze studia fotografii. Tryb fotografii. Idziemy z aparatem, pyk, 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 myk, 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 pyk, pyk, cyk. Tak. Nie, 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 okej, tak.
Tak, a tu mamy. Nie, 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 dobra, to nie będziemy nic dodawać sobie. Tylko po prostu. Pyk. Spróbujemy z drugiej strony. Pyk, 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 myk, myk. Tak, tutaj przyjdziemy tu. I myk, okej. Jedziemy. Uda, już mi się herbatka kończy. Chyba ile muszę sobie więcej tej herbatki robić na odcineczki. No, jeszcze moi drodzy, mamy 176 km. Tak więc nie ma źle, moi drodzy. Nie ma źle. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie jest naprawdę na polu, oczywiście mówię, na polu, wróć na zewnątrz, jest bardzo zimno, wieje mocny wiatr, a u mnie w pokoju jest, też nie jest za ciepło, bo jest tylko bagatela 18 stopni, a to ciepło nie jest. Nawet mogę powiedzieć, że jest zimno. Kurczę, coś mi się... Przepraszam was, muszę się na chwilę zamknąć swą szlachetną paszcz, ponieważ zapowietrzyłem się. Nie wiem jak tam dla was, czy wy gracie w Euro Trucka, czy nie. Możecie napisać w sekcji komentarzy, czy gracie w American Trucka Simulatora, czy też nie. Ale dla mnie ten Euro Truck Simulator 2 jest jak narkotyk. Ile ja mam nocy przy nim nieprzespanych, ile godzin w nim spędzonych. Jak ostatnio patrzyłem, to mam tu przegrane 5 godzin 30 minut. Wróć! Pu! 5 dni 30. 5 dni i 3 godziny, czy jakoś tak? Nie wiem, wiem, że 5 dni na pewno. Ale naprawdę ta modyfikacja od Satana 19990 jest po prostu genialna. Jest po prostu genialna. Oczywiście mówię o tej modyfikacji na zimę, bo modyfikacja Jessica'ta, czy też Jessica'ta na zestawy BDF również jest cudowna. Już mamy godzinę 18.17? Już 18. I moi drodzy, teraz w tym momencie ja, prawie mówię wam, że ta modyfikacja na zimę zmienia czas wschodów i zachodów słońca. Bo o godzinie 5.30, pamiętam, w Euro Trucku już robiło się jasno, a tutaj ściemniało się dopiero o 21.00. Tak więc, no i w sumie tutaj jakbyśmy dojechali do tej station, to byśmy nie mieli ładnego zdjęcia, bo jest noc. Dobrze, przyspieszymy trochę, bo warunki atmosferyczne na drodze są bardzo dobre jak na razie. Pana władzy nigdzie nie ma, fotoradarów nie ma. O, przejazd kolejowy, to zwolnimy. Bo nie chcemy robić szlabanu na ryzyko. To jest oczywiście akcja PKP Polskich Kolei Państwowych. O, jedzie pociąg akurat. Jedzie pociąg daleka. A nikogo nie czeka. Dobra, nie będę śpiewał. No otwierajcie się. Widzicie jak mnie słuchają? Okej, okay, pomalutku teraz. Tyk, tyk. Dobra, tu już przejechało, a naczepa? Dobra, naczepa też już przejechała. Mm.
bo ona chyba już nie ma takiej dobrej amortyzacji w oponach, jak on ma ciężarówka po prostu. Czy też ciągnik siodłowy. Jeden ciort. Dam wam teraz trochę spokoju. Zamknę swoją szlachetną paszcz i posłuchajcie sobie dźwięków silnika. Dobra, moi drodzy, mam czas do czwartej. Momencik. Jedziemy. Wow. Okej. A już, moi drodzy, nie mamy daleko do Magdeburgu. Pozostało nam tylko bagatela 60 km. A uwierzcie mi, że w Eurotrack to nie jest wcale dużo. Tutaj jest skala bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 1 do 20. I taka sama jest już w American Truck Simulator, ponieważ mapa została przeskalowana z 1 do 34 do 1 do... z 1 do 34 na 1 do 20. Może tak będzie bardziej zrozumiale, bo tak to do. Też będzie się można pogubić i dostać do głowy. Kurczę, nie sądziłem, moi drodzy, że z tym ładuneczkiem tyle mi zajmie czasu. Ale nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Następny ładuneczek albo po prostu dokończę sobie między odcinkami. Albo spotkamy się z miejsca, w którym zakończyliśmy, w kolejnym odcinku. A już praktycznie jesteśmy w mieście, w Niemczech, bo Magdeburg, jakby ktoś nie wiedział, leży w Niemczech. O, widzicie, teraz jest też bardzo ładne. Za sprawą tej modyfikacji na zimę droga była oblodzona. Oblodzona, wróć. Oblodzona może też, ale na pewno była zaśnieżona. Będziemy mrugać trochę wcześniej, bo wiadomo, jest zima, a ja też tak nie wyhamuję tym zestawem ciężarowym w metr, tylko zdecydowanie zestaw ciężarowy potrzebuje dłuższej drogi hamowań. O, okej, 50 km na godzinę to 50 km na godzinę. Dziwne, teraz jest 90 nagle. Ale my sobie pojedziemy spokojnie. Spokojnie, pomalutku.
rozładujemy się, wybierzemy kolejny ładuneczek i gdzieś się będziemy żegnać. Okej, hamujemy. Na następnym skrzyżowaniu w prawo, czyli na te światła. Wystarczy. Fajnie jest to tyku, tyku, tyku kierunkowskazu. Nie wiem, mam jakiegoś bzika na tym punkcie właśnie tego kierunkowskazu. Bardzo mi się podoba. A zresztą nie tylko tutaj, ale również... w życiu codziennym. Muszę coś sprawdzić. Nie wiem czemu, moi drodzy, ale było wybieranie trudności parkowania, a czemu mi tutaj ją zabrali. Jakie piękne. O, to się postarał chłopak. Satan 1990, naprawdę uwielbiam Cię za tą modyfikację. Zresztą... wiem, że to już nie jest Twoja pierwsza modyfikacja na zimę, ani tym bardziej pierwsza modyfikacja. Tak więc, naprawdę... ludzie tacy jak Satan 1990 i Jessica, czy jak tego pana się w końcu czyta, to są po prostu mistrzowie w tym, co robią. Ja wam osobiście gratuluję. I no cóż, ja wam rzucę pełnomyca. Kurde, dziad. Źle sobie podjechałem, od początku. Tak, okej. Awaryjki włączymy sobie. Dobra. Chłopak, możesz jechać. Też babo. Pierą tobie. Jak to godują. Głowa za okno i jedziemy. Pamiętam, że w Eurotrucku zawsze na początkowo cofałem z kamery trzeciej. Ale nie mój drogi. Nie tym razem. Pomalutku. Złamiemy trochę bardziej. I teraz powinno być dobrze. Fakt, wymaga to trochę cierpliwości, ale...
tak. Odczepiamy ładunek. I proszę na podsumowanie. Tam, tam. Utalentowany pracownik. Ależ dziękuję bardzo. Dziękuję. Kwiatów nie trzeba. Nie, nie, co ja bym z tymi kwiatami robił? Szybkie zlecenie oczywiście, bo nie mamy swojej ciężkiej krówki do ciężkiej urwanej Magdeburg. Ja bym poprosił coś na Francję, tylko bardziej tu do Reims. Kurczaki, nie ma nic takiego. Do Salzburga nie, tu nie. Dobra, to weźmiemy sobie to w takim razie. Chociaż nie wiem. Dobra, bierzemy. Ile tam jest? Dystans 600 km. 639 bodajże. Herba prawie się skończyła. To mi się skończyło. Odpalamy. Ach, i ten piękny dźwięk, tak. Zobaczymy, ile jest ciśnienia. Dobra. I zobaczmy sobie od strony logistycznej. Mamy do przejechania 669 km. Tu pojedziemy sobie lądóweczkami, tutaj będzie trochę autostradą, koło Frankfurtu, tutaj znowu lądóweczkami, aż dojedziemy w końcu do Francji, ale my pojedziemy tutaj, a tutaj jest oczywiście kolejne nowe skrzyżowanie, którego już Wam chyba nie zdążę pokazać w tym odcinku. Jedziemy z naczywą Eurogoodless. Zobaczmy sobie jeszcze od zewnątrz szybciutko. Nic nie widać. Trudno. Dobra, jeszcze sobie zobaczmy szybko od strony paliwa. Paliwa wystarczy na 1384 km. To nie trzeba. Kurczę, to on nie ma pełnego baku i na tyle wystarczy. To dopiero jakby był pełny bak, moi drodzy. Jać. Ale nie mamy tu Jeep. Okej. Musimy się poradować z tym z doradcy z rogówkowego. Wow, 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 skaniulo. Skaniulo. Co ty tak pędzisz, kobieto? Moja królowo. Moi drodzy, w tym odcinku nawet nie ma co się łudzić, na pewno nie dojedziemy do celu. Już sobie wyznaczymy, gdzie się pożegnamy. Biorąc pod uwagę, że nie mamy za dużo czasu. Nie, mi się wydaje, że nie. Że raczej się tu pożegnamy, moi drodzy. O! No trudno, moi drodzy. Trudno, ja nie mam więcej czasu w dniu dzisiejszym, żeby nagrywać. Więc będziemy musieli tam gdzieś sobie to skończyć. I moi drodzy, mam jeszcze jeden temat, ale jego sobie chyba zostawię na następny odcinek, bo chciałbym o nim trochę dłużej porozmawiać. Jaki to jest temat? A zobaczycie w następnym odcinku.
pomimo tego, że wiem, że nie oglądacie odcinków w całości, za co jest mi bardzo przykro. No bo moim zdaniem powinno się oglądać albo całe, albo nie oglądać w ogóle, bo jak oglądamy tylko szczątkowo, jak oglądamy tylko po kawałku każdego odcinka, moim zdaniem takie oglądanie nie ma sensu i długo na tym nie pojedziemy. Moi drodzy, w tej skaniuli już mamy termometr i ta modyfikacja od Satana 19990 na zimę jest genialna, nawet zmienia temperaturę. W tym momencie na zewnątrz jest minus 5 stopni Celsjusza. I powiedzcie mi, czy ta modyfikacja nie jest wspaniała, a waży bagatela 20 GB. Jak ktoś mi powie, że nie, to chyba go... Dobra, nie chcę się denerwować. Ale wy też mnie nie denerwujcie, błagam. Bo możemy tego nie przeżyć, skończyć jak w Mortal Kombat. A propos Mortal Kombata, to jeszcze tak... Dobra. Tak szczątkowo powiem wam, jakby was to interesowało, w jakie gry mobilne gram. A mianowicie, oczywiście gram w Real Racing 3. Real Racing 3. Jest to bardzo fajna gra ścigałka. Polecam wam. Gram oczywiście od czasu do czasu w Mortal Kombat 10. Wciągnął mnie bardzo. Jeszcze gram w statki i Warsing Armageddon. Tak jakby kogoś to interesowało. Właśnie w takie gry gram. W statki gram głównie albo z bratem, albo z kolegami. Różnie to bywa, albo czasem sam. W Real Racing 3 gram po prostu, jak mi się nudzi, w nią gram zazwyczaj. A w Mortal Kombat 10 gram, jak w Real Racing 3 muszę na przykład odczekać 3 godziny, żeby jakiś tam samochód czy coś dostać. A w Mortal Kombat 10, jeżeli tak samo, taka sama sytuacja się zdarzy, no to gram sobie czy to w stawki, czy to w Warsing Armageddon. I już, moi drodzy, wiem, że na tej pierwszej stacji się pożegnamy, bo już jest 52 minuta nagrania. No, już w sumie będzie 53. O, tak. No, już nie mamy do niej daleko. Myślę, że w te 7 minut, może trochę dłużej, albo nawet szybciej, spokojnie tam dojedziemy, zdążymy się już tam zaklimatyzować i pożegnać. Oczywiście ja tam nie będę wykręcał pauzy w żadnym wypadku, bo mam tylko... Aha, no w sumie mógłbym, ale nie ma, moi drodzy, takiego sensu. Nie ma takiego sensu. A tak w ogóle to z czym my jedziemy? Jedziemy z winogronami 14 ton do Strasburga. Do Carrefour. Wiem, że to tak się nie czyta, ale trudno. Jeżeli ktoś wie, jak to się czyta, napiszcie mi w sekcji komentarzy. I widzę, że za to zleconko dostaniemy 51 tysięcy złotych. A za to... A teraz mamy 318 368 złotych. Już w niedługim czasie, tak więc kupimy sobie naszą pierwszą w tej kampanii ciężarówkę. Ciężką krówkę sobie kupimy. A co się będziemy? A jaka to będzie ciężarówka? Jaki tam zamontuje silnik i w ogóle jak ona będzie wyglądać? Tego wszystkiego dowiecie się już w następnych odcinkach. Ło, ale skaniulko, masz problem, dawaj! Od ta góra! Nie zawiedź mnie, kobieto! Okej. Okay. Możecie pisać w sekcji komentarzy, jaką ciężarówkę myślicie, że kupię. Bo to, że mi napiszecie, to nie oznacza w żadnym wypadku, że ja taką kupię, jaką wy będziecie chcieli. Nie, 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 moi drodzy, ja sobie kupię taką, jaką ja będę chciała. Ciekawe, czy dobrze myślę, że ten wskaźnik to pokazuje, czy...
Wow, ale Rzym sobie pozwolił. Hamuj, kobieto, hamuj. Teraz też jest minus 5. Ciekawe, ile będzie w dzień. Jest 22:40, środek w nocy, to w tym odcinku się tego nie dowiemy. Nie dowiemy się. Daleko jeszcze, bo no, nie powiem, że mi się nie śpieszy. Już jesteśmy. Akurat będzie godzina materiału, jak tam dojedziemy i się pożegnamy. Już jest. Już ją widzę, nawet tą stację. O, tam. A jeszcze 200 metrów. Gdzieś ta droga 59. Tak, zgadza się. Dobra, to sobie wskazimy. Dziękujemy panu za współpracę. O kurde, kurde, kurde. No cóż, bywa to różnie, ale zawsze dojedziemy, moi drodzy, do celu, na czas, na miejsce i na pewno. Gasimy. I idziemy rozprostować trochę kości. No cóż, ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne odcinki. I jak widać, u mnie w Eurotracku już spadł śnieg. Piszcie w sekcji komentarzy, czy u was, w waszej części Polski, gdzie wy mieszkacie, też jest śnieg. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się na razie i pa pa. Aha, moi drodzy, byłbym zapomniał. Obserwujcie mój kanał 6 grudnia. To by było na tyle. Trzymajcie się na razie i pa pa.